Sąd nie miał wątpliwości, że uczestnicy zamieszek kierowali się pobudkami chuligańskimi. Był to regularny, kilkusetosobowy atak na placówkę policyjną, nonsensowny zupełnie, motywowany pobudkami chuligańskimi. Tutaj z przeprowadzonego materiału dowodowego wynika, że sprawcy pod komisariat nie udawali się tak naprawdę z uwagi na jakieś ich oburzenie spowodowane w ich ocenie niewyjaśnioną sprawą związaną ze śmiercią osoby zatrzymanej, ale tak naprawdę była to okazja do, mówiąc kolokwialnie, rozruby. Sąd skazał sprawców na kary od roku do 2 lat pozbawienia wolności i solidarne naprawienie krzywdy w wysokości ponad 9 000 zł. Trzem wykonanie kary więzienia zawiesił. Wyrok na tych 7 oskarżonych to wynik porozumienia między oskarżonymi a prokuraturą. Orzeczone kary są różne, bo różny jest jakby przebieg dotychczasowego życia oskarżonych. Wobec osób wcześniej niekaranych i młodocianych sąd orzekł kary stosunkowo łagodne, czyli kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat, z poddaniem pod dozór kuratora i obowiązkiem przeproszenia komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Natomiast pozostałe osoby już z takim dobrodziejstwem, na takie dobrodziejstwo nie mogły liczyć. I tutaj kary to są albo 1,5 roku pozbawienia wolności bezwzględnego, albo 2 lata, w zależności od tego, który oskarżony ile razy i za co dotychczas był karany. To jest kolejna grupa osób, która wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze. Podczas każdej rozprawy sądowej są takie osoby, które chcą się dobrowolnie poddać karze. To są osoby, które nie kwestionują swojego sprawstwa, swojej winy w zarzucanym im czynie. I tak drobnymi kroczkami te osoby są osądzane, wyłączane z postępowania i główne postępowania będzie prowadzone wobec tych osób, które nie chcą się dobrowolnie poddać karze, nie przyznają się do zarzucanego im czynu i na tym będzie polegać proces, aby im tą winę udowodnić. Marian Maciejewski, Echo 24.